Witam wszystkich serdecznie. Godzina 10, jak co poniedziałek otwieramy naszą odprawę traderów. Dziś spotkanie wyjątkowe, bo w formie otwartej, a więc są z nami osoby, które z jednej strony mogą widzieć nas pierwszy raz, czy to widzieć infoinwestora, czy też mnie. Witam, Piotr Głowacki. Eee, lub też osoby, które nie do końca mogą znać naszą strategię, a to dość ważne, bo podczas odpraw traderów głównie skupiamy się na tym, aby Pokazywać wykresy, pokazywać różne instrumenty, a rolą uczestników, zazwyczaj podczas takich poniedziałkowych odpraw, jest wybierać pod siebie konkretne instrumenty, zależnie od tego, jakie ryzyko dana osoba preferuje. I tutaj możemy mieć instrumenty, które są zazwyczaj w długich trendach, jak surowce, jak indeksy. Możemy mieć instrumenty, które cechuje raczej zmienność. I tutaj często patrzymy na waluty, ale w ostatnim czasie też krypto mają taką zmienność. Tak więc, no, będzie Waszym zadaniem to, aby wybierać instrumenty pod siebie. Jeżeli coś będzie niezrozumiałe, jeżeli coś będzie niejasne, niestety, ale muszę Was odesłać do czy to książki związanej związane ze strategią, czyli strategii inwestycyjnej o podwyższonym prawdopodobieństwie sukcesu, albo do szkoleń na naszej stronie internetowej, bo tak jak wspomniałem, dzisiejsze spotkanie ma za zadanie Wytypować najciekawsze instrumenty. Dajcie znać na czacie, czy mnie dobrze słychać, bo widzę, że może mnie być słychać za głośno. Zmniejszę trochę głośność, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Być może teraz będzie troszeczkę lepiej. Sprawdzimy sobie czat, możecie pisać na tym czacie. Ja po każdej części, o której, o której będę kończył daną grupę instrumentów, będę patrzył na czat i na Wasze pytania. Słowem wprowadzenia jeszcze, w jaki sposób będzie przebiegać odprawa. Zaczynamy od indeksu dolara, od walut, od par związanych z dolarem. Dlaczego? Dolar jest dla nas takim papierkiem lakmusowym, który pokazuje nam, w którym kierunku płyną pieniądze. I to jest, z jednej strony może być to najważniejsze, a z drugiej strony może być bardzo dobrą wskazówką do tego, co robić, czyli jeśli dolar umacnia się, czyli będziecie widzieć na indeksie dolara wzrosty, no to dla nas jest informacja, że kapitał odpływa od innych instrumentów. A więc to jest czas, tak jak powtarzam, włożenia rączek pod tyłek, siedzenia na nich, nie dotykania klawiatury. W momencie, gdy dolar się osłabia, czyli oczekujemy spadków na przykład, albo widzimy spadki, to to jest moment, w którym Albo mają szansę zyskiwać, albo już zyskują surowce i instrumenty odwrotnie skorelowane z dolarem, czyli na przykład emerging markets. I tutaj, I tutaj wtedy dostajemy takie okno czasowe albo kilku tygodni, albo kilku miesięcy na to, aby trochę odważniej postępować, jeśli chodzi o decyzje inwestycyjne, trochę odważniej kupować. Jeżeli mamy taki już super moment, który widzę na rynkach, wtedy nazywam to takim momentem szczelnej gry, szczelnego inwestowania, no bo wtedy w co się nie włoży pieniądze, no to zarobi się te pieniądze. I tu jest taki pewien balans pomiędzy aktywnością albo brakiem aktywności. I już to wpływa na to, czy nasz portfel w długim terminie będzie zarabiał, czy też będzie tracił. No bo wiecie, jeżeli ktoś już jest troszeczkę na rynku, to to zauważył, że raz zarabia, raz traci, raz zarabia, raz traci. Jeżeli trafi się dłuższy okres takiej słabości rynku, no to ten portfel przejdzie na minusy. W tym dobrym okresie zarabia się fajne pieniądze, tylko później te pieniądze trzeba umieć uszanować. Czyli jak się je zarobi, to nie to, żeby być bardziej odważnym w decyzjach, a często tak właśnie jest tylko umieć uszanować pieniądze. Jak nie ma rynku, po prostu nie zawierać transakcji, bo niestracone pieniądze to można powiedzieć zarobione pieniądze. Więc tutaj skupiamy do tego nam jest potrzebny dolar i waluty. A później przejdziemy sobie, skoro waluty, to popatrzymy sobie na krypto. Tutaj Bitcoin i Ethereum są stałymi bywalcami. Zależnie od tego, jaki, jakie mamy układy na innych wykresach. Takie inne krypto będę pokazywał i to się zmienia w kolejnych tygodniach. Następnie robimy zazwyczaj indeksy, czyli S&P, DAX i nasz WIG20. I tutaj a, nawet miałem wywiad ostatnio od weto. Yy, czyli dla Maćka, yy, pytał mnie o to, czy już nie mamy końca wzrostów. No, sytuacja jest taka, że mamy no, never-ending story, jeśli chodzi o yy, wzrosty na indeksach. I już wydaje się, że mamy pewne formacje, które prawda są sufitem. Cena próbuje uderzać w ten sufit prawda, i, i za chwilę odpadnie w dół, ale ona odpada na chwilę. Robi korektę. A jeżeli oglądaliście nasze poprzednie webinary, no to korekta, każda korekta ABC jest do tego, aby dołączać do trendu wzrostowego i tak właśnie taką właśnie sytuację mamy obecnie na indeksach, czyli na ten moment zero oznak słabości, zero oznak e, przesilenia, raczej obecne cofnięcia były, są okazjami do tego, aby dołączać do tego trendu wzrostowego i tutaj nie ma co być w opozycji do tego, że jest drogo, że e, nadrukowany pieniądz i tak dalej. No, jeżeli tak będziemy patrzeć na rynki, no to niestety, ale nie będziemy zarabiać pieniędzy, no bo opieranie się o przeczucia Przepraszam, ale to nie jest sposób na zarabianie pieniędzy. Po indeksach idziemy do surowców. To jest akurat moja ulubiona grupa instrumentów. Dlaczego? Bo surowce, jak wchodzą w trendy, to te trendy są długie w czasie. Lubię posiedzieć tak, wiecie, kilka tygodni, nawet dwa, trzy miesiące na jednej pozycji, po to, aby taka pozycja zrobiła kilkaset procent jako pozycja na rachunku, wtedy to jest fajne, tak? Inwestuje się wtedy spokojniej. Ten portfel widać, że są takie fajne skoki, że on zmienia swoją wartość. Troszeczkę w odróżnieniu do tradingu, gdzie w tradingu mamy małe kwoty zysków, często, częste transakcje i ten portfel raz się posuwa w górę, raz w dół, zależnie od tego, jak nam idzie, jaki jest rynek. Natomiast surowce i te zagrania w długich trendach dostarczają fajnych zmian, dużych zmian i mnie to przynajmniej cieszy, jak widzę jakiś konkretny, konkretny wynik. Na plus na, na portfelu, a to osiąga się właśnie w długich trendach, i naszą rolą jest typowanie właśnie tych instrumentów do długich e, trendów. Jeżeli macie pytania, to piszcie je teraz, bo za chwilkę przejdę do analizy już e, instrumentów. I słowem wprowadzenia, jesteśmy na dolarze, na indeksie dolara po mniej więcej dwóch, 3 miesięcznych wzrostach. Zakładam, że te wzrosty za chwilę się skończą. Dolar przejdzie do miesięcznej korekty, w ciągu tej mniej więcej miesięcznej korekty e, zyskiwać powinny wszystkie instrumenty odwrotnie skorelowane z dolarem. Surowce i Emerging Markets, czyli rynki rozwijające się. I dlatego e, takim hasłem przewodnim dzisiejszego spotkania byłoby szukanie okazji, momentów właśnie na surowcach i między innymi może na polskiej giełdzie. Dobrze, tyle wprowadzenia. Widzę, że pytań z Waszej strony brak, więc przełączam już na Wykresy powinniście widzieć już. Ja na podglądzie widzę, że jest OK. Dobrze, więc lecimy z indeksem dolara i z kolejnymi parami walutowymi. Zaczynamy właśnie od USD IDX, czyli indeksu dolara. Każda świeca to jeden tydzień. Mamy tutaj koszyk walut w stosunku do dolara amerykańskiego. To, że mamy tutaj dźwignię 1 do 5 ma to średnie znaczenie, bo rzadziej inwestuje na dolarze na samym dolarze, jeśli chodzi o indeks, yy, częściej jest on dla mnie właśnie tym papierkiem lakmusowym. Jeżeli, natomiast jeżeli chcielibyście w prosty sposób chwycić trendy na rynku, to właśnie indeks dolara może być takim fajnym instrumentem do gry, do inwestowania. I zauważcie, mamy tutaj 15 marca 2020 roku, kiedy to dolar rozpoczął swój proces osłabiania się. Jesień, o której wspominałem, była takim momentem bezczelnego, w cudzysłowie, Inwestowania, bo dolar wyrysowywał falę piątą i wszystkie instrumenty łącznie z surowcami, złotem srebrem, rysowały wtedy bardzo fajne wzrosty na osłabiającym się dolarze. Po czym w styczniu nastąpiło wyrysowanie tej pięciofalowej struktury wzrostowej. Widzicie tutaj pięć fal czerwonych tak jeden, 2, 3, 4, 5. To skończyło pięciofalowy impuls, a po każdym pięciofalowym impulsie spodziewamy się korekty. W tym przypadku rynek wyrysował wzrost, który na tym długim interwale czasowym, czyli gdzie każda świeca to jeden tydzień, czyli patrzymy po lewej stronie, widzicie lata 2017-2018, yy, widzimy, że ten wzrost jest falą A, zakładam właśnie, czyli 2 trzy miesiące ostatnich wzrostów, a zakładam, że pojawi się około miesiąca spadkowego na tym wykresie i ten miesiąc będzie momentem do tego, aby wykorzystać go na innych instrumentach, a następnie w instrumentach... A następnie kolejna fala w górę. To jest schemat, tak? to jest nasze takie ogólne założenie, do którego co tydzień dostosowujemy nasze zachowanie. Oslator obecnie w górnej strefie wykupienia. Cena doszła do poziomu FIBO, więc w tym układzie raczej faktycznie powinniśmy widzieć to, że rynek powinien nam za chwilę zawracać w górę. Z ważnych informacji w stosunku dla osób, które były w, na odprawie w ubiegłym tygodniu, dostaliśmy wyjście powyżej. Poprzedniego szczytu, a więc ten wzrost z dołka, który był falą pierwszą, drugą, trzecią, jeszcze w zeszłym tygodniu mieliśmy tylko trzy fale, ale dopuszczaliśmy wariant, w którym pojawi się spadek, a po nim jeszcze ten wzrost rozbudował się do impulsu pięciofalowego. A więc jeżeli mamy impuls pięciofalowy, to jest to dla nas piękna informacja do tego, że po takim impulsie przyjdzie trzyfalowa korekta. No i ta trzyfalowa korekta zapewne będzie falą B. Po tym trzyfalowym spadku. Znowu pojawi się wzrost. Niemniej, konkluzja jest taka, że gdzieś na obecnych poziomach, w krótkiej perspektywie czasu, kilku dni, dolar powinien zatrzymać swój wzrost i przejść do spadku. A więc, jeżeli widzieliśmy spadki na surowcach, bo to jest odwrotna korelacja do dolara, to tam te spadki powinny zostać wyhamowane i powinniśmy zobaczyć wzrost. Jeszcze, jako taki też poparcie, albo też, prawda, zweryfikowanie naszych Test, hipotez. Patrzymy na dolar do franka szwajcarskiego, prawda? Bardzo fajna para. I tutaj, w tym czasie, jeżeli ktoś był z nami przez ostatnie pół roku, pamiętacie, że pokazywałem ten okres osłabienia dolara. I dopóki nie mieliśmy tutaj wyjścia w górę powyżej tego zaznaczonego poziomu, no to zakładaliśmy, że dolar jest w trendzie spadkowym. W zeszłym tygodniu. Oczywiście później nastąpiło wybicie, gdzie wspominałem o tym, że rozpoczęliśmy większą korektę wzrostową. W zeszłym tygodniu sugerowałem również, że ten spadek, który tutaj był, był ruchem trzyfalowym. A więc znowu, jeżeli mamy trzyfalowy ruch, to, to powinniśmy zobaczyć wyjście w górę. Co nam się tu teraz wydarzyło na? Może ktoś już widzi, ktoś wie, co tutaj się wydarzyło na, dolar, na dolarze do franka. No, pierwsza fala wzrostowa, dwójka, trójka, to ABC było czwórką, no i powstał ruch pięciofalowy. Koro, to jest ruch pięciofalowy, no to znowu dostajemy informację, że po takim impulsie powinniśmy zobaczyć trzyfalową korektę i znowu kolejny impuls wzrostowy. Czyli można tutaj sobie gdzieś dołożyć w pewnym momencie FIBO i zobaczyć, co to powinno się tu dalej dziać. Możemy sobie skopiować ten impuls. I tym samym w naszym takim założeniu bazowym widzimy rozbudowę schematu. No i teraz, mając taką wiedzę, troszeczkę jakbyście mieli szklaną kulę. Tak? A ja zawsze się powstrzymuję do tego określenia, ale yy, analiza techniczna czy też yy, teoria fal Elliota pozwala z dużym prawdopodobieństwem określić to, co się będzie działo. Natomiast no, nigdy też nie idziemy w kierunku tego, że Twardo upieramy się przy tym, że jest jeden schemat i on się nie zmienia. Potem spotykamy się na, co tydzień na prawach yy, traderów, aby dostosowywać ten schemat do, do tego, co się dzieje na rynku. A więc obecny wzrost byłby falą A, potem trzyfalowy spadek na fali B i później kolejny impuls, zależnie od głębokości, bo ta fala B może zejść, tak jak pokazałem, ale ona może na przykład być głębsza i ostatecznie rynek na przykład nie zrobi. Tak dużej korekty, jak tutaj zakładaliśmy, tak wysokiej właściwie, tak? Tylko ten wzrost będzie wyższy. No, dlatego tych schematów jest kilka. Jedynie potrzebujemy dostosowywać nasze działania do danego momentu na rynku. Dobrze, lecąc dalej. Kolejna para walutowa dolar jen, którego, na którego no, przez ostatnie pół roku. W tym momencie, gdy on się znajdował, yy, prawda, w tym takim mozolnym ruchu spadkiem nie patrzyliśmy, ale jak się pojawiły pierwsze świece zielone, nasze zainteresowanie znowu zwróciło się w kierunku dolar-jena. On wtedy wyrysował pierwszy ruch wzrostowy, korektę, wybicie. No i w ten sposób rozwijał, rozwinęła się piękna pięciofalowa struktura. Yy, de facto ostatnie wybicie zmieniło nam delikatnie oznaczenie z tego, że tutaj mamy dłuższą falę pierwszą, falę drugą. Dynamiczną falę trzecią, korektę na fali czwartej i wyjście w górę. Sugerowałem, że przebicie tego poziomu wsparcia skończy tą strukturę wzrostową. Rynek zszedł do wsparcia, obronił to wsparcie i wyszedł w górę. Obecnie na dolar jenie powstaje fala piąta. No, i teraz w komentarzu, tak jak piszę, technicznie może to być fala piąta. Szczyt jest tylko jeden, więc zamiast go łapać, warto poczekać na pierwszy impuls spadkowy, jeżeli ktoś chciałby grać na spadek. Jeśli ktoś ma pozycje na wzrosty, to wsparcie ostatnie jest tutaj, czyli dość daleko. Ale warto byłoby popatrzeć na to, czy ten rynek nie wyrysuje kolejnej fali w górę. Jeżeli wyrysuje kolejną falę w górę, to ta mała korekta tutaj. Może przełączę się teraz na H1, żeby ją lepiej było widać. No widzicie, i teraz ta korekta na H1 ona już staje się trochę bardziej czytelna, prawda? O już widzimy układ ABC, a więc wyjście powyżej tego ostatniego szczytu spowoduje, że dołek falicę będziemy mogli traktować jako wsparcie. Tak? Wyjście w górę, zwrot w dół i wybicie wsparcia zakończy tą dużą strukturę wzrostową pięciofalową. Dlaczego nie łapać szczytu i nie grać na spadki łapiąc szczyt? No, bo niestety, tak jak piszesz, szczyt jest jeden. A jak się okazuje, mógł być tutaj, mógł być tutaj, mógł być tutaj, a może być jeszcze tutaj, a za tydzień albo dwa okaże się, że cena jest znacznie wyżej, jeżeli. Bo teraz, tak, mamy, mamy pewne oczekiwania co do dolara, ale on ich może nie zrealizować. On może dalej przejść w górę, zaskakując rynek i uczestników rynku. I takie sytuacje zaskoczeń zdarzają się raz na jakiś czas. Średnio raz na rok, średnio raz na dwa lata, ale wtedy, jeżeli ktoś. Nie stosuje zleceń obronnych. Ma napakowany portfel pozycjami pod przeczucia, no to niestety wtedy taki portfel jest kasowany, właśnie w takich momentach, gdy rynek zaskakuje zaskakuje swoim zachowaniem. Um, mamy dalej kolejną parę walutową, dolar, przepraszam, euro do dolara. Wykres W1, czyli każda świeca to jeden tydzień. Znowu korekta A, B, C z dojściem do linii trendu, która Kiedyś była oporem, i teraz zauważcie, że z tego dołka, euro-dolar szedł do tej linii, odpadł, zebrał siły, przebił ją i następnie ponownie wraca. No, takie klasyczne zachowanie, jeśli chodzi o linię trendu. A to, czego tutaj można się spodziewać, że w, w tych okolicach euro-dolar znajduje wsparcie. 2. Dołek fali A jest potwierdzony przez oscylator. Dołek fali B, przepraszam, C zostanie potwierdzony zwrotem. Oscylatora, czyli w momencie, gdy skończy się ta struktura spadkowa, cena zawróci, będziemy mogli grać na wzrosty. Moim zdaniem, jesteśmy bardzo blisko na eurodolarze do zwrotu w górę. Jakiś czas temu patrzyliśmy na to, że ten spadek mógł być A, B, C. Mieliśmy tutaj zwrot. Rynek testował, prawda, próbował się to wybijać. I teraz zwróćcie proszę uwagę na to zachowanie, że w tym przypadku nie udało się pokonać tego oporu. Z czego wynika ten opór? Z minimum. Minimum tej fali. W momencie, gdy cena podeszła pod opór, odpadła, wyrysowała nowe minimum, powstała nam struktura pięciofalowa. I znowu dla nas to jest informacja, że to jest dopiero pierwsza noga korekty. Fala A pojawi się podbicie na fali B i znowu rynek zejdzie w dół. Gdyby, gdyby nastąpiło wybicie tydzień temu, dwa tygodnie temu powyżej tego oporu, no to spadek byłby jedynie trzyfalowy i moglibyśmy oczekiwać ataku na szczyt to zostało zanegowane, zmienił nam się scenariusz, czyli my musimy w tym momencie dostosować nasze działania, więc jeżeli teraz będziemy grać, to raczej będziemy grać na korektę tego impulsu spadkowego. Oscylator zaczyna nam tu już zawracać, bo zakładam piątkowej tej niewielkiej zielonej świecy. W krótkim terminie tutaj może nam się pojawić zwrot i teraz jesteśmy na wykresie H4 i teraz jeżeli patrzymy na ewentualną możliwość gry, no, to to samo co na jenie. Tutaj mieliśmy ostatni szczyt swingu. Teraz możemy, zostawić tutaj tą, e, naciskając kontrol i przycisk lewy myszy, przeciąg, kopiuję właściwie ten prostokąt. Gdy zobaczycie wyjście w dół powyżej ostatniego dołka i zwrot w górę, to ten szczyt będzie poziomem sygnalnym do gry na wzrosty. Czyli co robimy, jeżeli ktoś jest z nami je pierwszy raz, nie zna naszej strategii, to uchylę tutaj rąbka tajemnicy. W ramach Strategii Sukcesu czwarty, czwarty, że tak powiem, czwarta część dotyczy zarządzania portfelem i pozycją. Nie staramy się łapać dołka, czyli jeżeli oczekujemy wzrostu, nie kupujemy pozycji na zasadzie teraz prawda, naciskając zielony przycisk Buy. Ustawiamy zlecenia Buy Stop i ustawiamy je na czytach swingów, czyli czekamy, aby rynek potwierdził nasze oczekiwania. No w jaki sposób? My mamy teraz oczekiwanie wzrostowe. W jaki sposób rynek potwierdzi nasze oczekiwanie wzrostowe? No tym, że zatrzyma najpierw spadki, odwróci się i pójdzie w górę. A my nie chcemy teraz próbować złapać dołka, tylko chcemy poczekać na to, że rynek zawróci i aktywuje nasze zlecenie buy stop. W momencie, gdy nie będzie was przed komputerem, e, będziecie w pracy, na spotkaniu, będziecie grać w squasha, e, tak, czyli będziecie żyć z normalnym życiem człowieka, a nie niewolnika, e, tradera czy też spekulanta, który przywiązany jest do ekranu komputerowego. I uzyskujemy to właśnie przez ustawianie zleceń oczekujących, zlecenia typu buy stop, e, sell stop. W tym przypadku na szczycie swingu ustawione zlecenie buy stop otworzy nam pozy pozycję w momencie, gdy rynek zawróci. Czyli dzisiaj można ustawić takie zlecenie, a wieczorem je zweryfikować, albo następnego dnia. I w jaki sposób zweryfikować? Być może pojawi się kolejny poziom takiego swingu, tylko niżej. Czyli jakiś czas temu tutaj był ten poziom swingu. Czyli w momencie, gdy cena wybiła to minimum, rynek za mógł zawrócić w górę i wybić ten szczyt. Nie zrobił tego. A gdyby ktoś tutaj kupił pozycję, no to byłby już na stracie, czyli kupiłby poprzez naciśnięcie przycisku zielonego. Bye. W ten sposób unikamy problemów związanych z. Nieodpowiednim zajmowaniem pozycji. Zerknąłem na czat Piszcie pytania, bo za chwilę będziemy kończyć waluty, więc będę mógł wam odpowiedzieć na te pytania, zanim przejdę do kryptowalut. Będzie nagranie, tak? Pod tym linkiem, pod którym widzicie, będzie dostępne nagranie z tego spotkania. Dalej, idziemy do pary dolar złoty. I tutaj, jeżeli oglądaliście nasze ostatnie dwa webinary, albo przynajmniej jeden na temat korekt, na temat struktur. Jeżeli ktoś nie oglądał, zapraszam. Jutro jest bodajże Investing Days, czy podobna nazwa, organizowany przez Xtrade Brokers, dla którego nagrywałem takie niecałe 30 minut, jeśli chodzi o to szkolenie z korekt. A tam możecie zupełnie za free obejrzeć właśnie to, jakie mamy rodzaje korekt i taka czysto, czysta teoria, jeśli chodzi o właśnie same korekty. Dlaczego to jest bardzo ciekawe? Bo Patrzyliśmy tutaj jako na, na ten wzrost ABC, szare oznaczenie, jako na korektę pędzącą, czyli fala B wybiła e, minima, fala C miała dojść do proporcji e, 1 do 1, czyli długość fali C miała być równa fali A i to oznacza te 100%, ale widzicie, że dwie ostatnie świeżki już się wydłuży, wydłużyły. A więc korekta pędząca zmienia nam się w korektę nieregularną, czyli taką, która e, oprócz tego, że B wybiło minimum fali A, to C wybija szczyt fali A. Nadal jednak, przepraszam, w długim terminie to będzie fala druga. tak? Czyli mamy oscylator w górnej strefie, on w pewnym momencie zawróci, zawsze zawraca yy, i przejdzie do spadku. Zależnie od tego jak szybko będzie spadał dolar albo jak mocna będzie złotówka, zobaczymy yy, większy lub mniejszy yy, spadek. Po tym spadku dostosujemy nasze dalsze działanie, naszą strukturę. Teraz mamy tutaj na niższym interwale d1 mamy oznaczenie szczytu fali A, zielony, zielony prostokąt, prawda? Zielony, zielone oznaczenie. Ta fala C obecnie może naruszyć nam szczyt tej fali A, i tutaj nic się nie stanie, tutaj nie otworzy się droga do jakichś wielkich zwrotów. Zakładam, że będzie to pułapką, i potem zobaczymy jednak umocnienie złotówki, a być może osłabienie dolara. Spowoduje, spowoduje spadek, bo cały indeks dolara może nam się umocniać, a to przepraszam, cały indeks dolara może nam się osłabiać, a więc tutaj zobaczymy spadek, a to umocnienie złotówki będzie po prostu ruchem wtórnym, tak że to nie będzie wynikało stricte z siły, z siły złotówki. Tak więc podchodzimy obecnie do. Dolar złoty. Naszym celem było już na tych poziomach 3,76 wybić z tego ruchu bocznego. Celem było 3,91. To zostało zrealizowane. Jak widzicie, jest tutaj apetyt jeszcze, żeby cena była wyższa. Natomiast no, to już są takie momenty, w których rynek może zawrócić w każdej chwili. Dodam, że wybicie tutaj nie jest niczym pewnym, tak? że to musi nastąpić. Jeżeli rynek pójdzie w górę. Ostatnie minima, czyli te minima będą poziomami wsparcia, a więc powrót poniżej poziomu wsparcia będzie taką aktywacją do gry na spadki. Tak jak tutaj mieliśmy wsparcie, tak to wsparcie może nam się przesunąć na te poziomy i będziemy patrzeć, czy rynek zejdzie poniżej tych poziomów. Dobrze, jeszcze rzut oka na pary ze złotówką, czyli euro PLN, wykres D1, czyli każda świeca to jeden dzień i tutaj przez długi czas patrzyliśmy, że złotówka przy 4,60 dostawała skrzydeł i umacniała nam się, nastąpiły, nastąpiły spadki, i tutaj, w krótkiej perspektywie, to była końcówka 2020 roku, to były poziomy też tutaj z przełomu roku. Teraz widać, że rynek już jest silny, już próbuje wychodzić w górę. Zakładam, zakładam że to wyjście się uda. Że to wyjście się uda. Być może nie będzie tu jakiegoś panicznego ruchu, że zobaczymy od razu takie poziomy docelowe, bo tutaj wyjście z tych poziomów, akurat dla złoty PLN, przepraszam, Euro PLN oznacza kolejną strefę docelową na poziomie 4,90, a to z kolei um, no, raczej powinno być zrealizowane w długiej perspektywie, czyli tu nie będzie urwania i, i, i wiecie, od razu ruch z 4,60 na 4,90, raczej wyjście, powrót. Testowanie tego poziomu i dopiero wyjście w górę, bo tutaj, tutaj raczej będziemy widzieć jakąś, jakąś e, walkę. Czy to samo wydarzy się na CHFPLN? No, widać, że rynek wychodzi tutaj z tej e, powyżej tej spadkowej linii trendu, wyszedł jeszcze, wracał, ale dzisiaj znowu dostaje skrzydeł. No, jest to niepokojące pod tym względem, bo tutaj mamy wykres D1. Tak? Od yy, miesięcy wspominałem o tym, że przedział 4.05-4.10 będzie takim przedziałem do kupowania. Rynek wchodził w ten przedział, ale widzicie, to były tylko chwilowe wejścia i, i, i ucieczka, ucieczka w górę. Problem jest tego typu, o którym już też właśnie akcentowałem, że jeżeli patrzymy na długi interwał, pozwólcie, że schowam oscylator. Jeżeli patrzymy na długi interwał, to niestety, ale. To, co widzieliśmy od marca 2020 roku, czyli rok temu, było pewnym szczytem osłabienia, po którym przyszła czerwona korekta ABC. Jeżeli to jest korekta poprzedniego ruchu wzrostowego fali pierwszej, to jest falą drugą. A skoro tak, to powinniśmy zobaczyć falę trzecią. Z porównania, tutaj chyba, jeśli dobrze pamiętam, to w jakiś sposób kopiowałem tą, tą falę. Prawda? Czyli osłabienia do 2008 roku. I znowu zobaczcie, że tutaj po tym ruchu 2008-2015 dostaliśmy trzyfalową korektę. Po niej przyszła pierwsza fala wzrostu, znowu trzyfalowa korekta, tylko mniejszego rozmiaru. No i teraz kolejna fala w górę. Docelowo, niestety, ale ta prognoza wskazuje, że Franka zobaczymy po 5,80. Kiedy, no to też jest czas rzędu 2024, czyli przed nami 2021, 2022 i 2023, ale w tej długiej perspektywie e, e, złotówka osłabi nam się i to dość, dość znacząco. A więc być może, jeżeli ktoś ma kredyty frankowe, to to jest informacja o tym, że wyjście z tej formacji, z tego trójkąta w tym momencie, bo zakładałem, że to będzie klim. Ale on nie jest cleanem, tylko jest no, takim. Ostatecznie ten ruch mógł się skończyć jako A, B, C i nie mamy tutaj piątki. Już teraz rynek ucieka w górę, a więc być może warto budować jakieś zapasy, zapasy franka szwajcarskiego, jeżeli ktoś ma kredyt we frankach. Tyle z walut. Zerknę teraz na Wasze pytania. Fund do PLN. Niestety nie analizuję zwyczajowo, zazwyczaj. Jeśli chodzi o błędy ortograficzne, proszę Was, wybaczcie. Ja się zawsze śmieję, że jak rozdawali, wiecie, mówienie czy też pisanie poprawną polszczyzną, to ja stałem w kolejce do matematyki, znacznie, znacznie lepiej radzę sobie na pewno z matematyką, z liczbami, z liczeniem w pamięci. Tu mam akurat to fenomenalne, natomiast jeśli chodzi o poprawną polszczyznę, to leżę na łopatkach. Czy to jest ostreator stochastyczny? Tak, dokładnie to jest ostreator stochastyczny TB oznaczony SO. gbp.pl. No możemy sobie zrobić jakąś taką przykładową analizę. Pytanie, czy ja tu już mam miejsce, żeby coś takiego zrobić? Nie mam, ale może coś nam się uda skasować. Te noty euro-euro-euro-dolar-euro. Euro, euro, euro. Czyli taka analiza na żywo, bo ta metodologia jest do zastosowania, że tak powiem wszędzie i że tak powiem zawsze na każdym wykresie. Jak ją umiecie, to sobie Analizujecie wszystko. No piękne umacnienie na. I teraz warto popatrzeć na taką długą perspektywę, gdzie mieliśmy falę osłabienia, wyjście w górę. Prawda, Ogólnie tutaj ruch boczny, z którego cena wybija nam się w górę. To, co może na ten moment ostrzegać, to wysoki oscylator. Wysoki oscylator w sensie, że jesteśmy dość wysoko na oscylatorze. Dostarcza nam informacji, że rynek jest wykupiony. tak, a Warto byłoby poczekać na jakąś yy, korektę. Być może na dłuższe schłodzenie oscylatora, no bo w każdym trendzie wzrostowym, jeżeli ktoś chciałby kupować franki, yy, przepraszam, funty. W każdym trendzie wzrostowym pojawiają się korekty, i jeżeli teraz yy, najprościej miałbym powiedzieć, yy, yy, co robić, no to trzeba by poczekać na takie momenty, prawda, na oscylatorze, gdy on był w dolnej, yy, w dolnej części. I wtedy próbować dołączać do trendu. Czyli oscylator jest dla nas takim pierwszym elementem, który nam podpowiada odnośnie momentu wejścia. Czyli jeżeli dzisiaj oscylator jest w tej górnej strefie, strefie wykupienia, może sobie tutaj zaznaczę prostokątem, żebyście wiedzieli, tak? to jest taka strefa wykupienia, ona jest zaznaczona poziomem powyżej 80, czyli w momencie, gdy oscylator był w tej górnej strefie wykupienia, to nie były to zbyt dobre momenty do otwierania pozycji na wzrost. Raczej to się wiązało z tym, że kupowało się szczyt, jeżeli ktoś by tak kupował. A więc. E, a więc teraz trzeba byłoby poczekać na schłodzenie oscylatora. No i teraz znowu, no, w tej perspektywie raczej niewiele więcej można powiedzieć. Możemy sobie popatrzeć na ostatni impuls, co tutaj się wyrysowało, czyli przechodzę z wykresu. E, w1 na d1 zapewne powstaje z tych dołków impuls i teraz uwaga oscylator oczywiście ma pewne opóźnienie tutaj może powstawać nam fala trzecia tak? jakaś większa korekta na fali czwartej i fala piąta więc warto byłoby może poczekać na jakąś większą korektę w tej fali trzeciej też może nam powstawać wewnętrzny impuls zazwyczaj szukam takiej klasyki że w fali trzeciej jest 5 podfal. To właśnie może nam się tutaj realizować. Oznaczenia niższego rzędu oznaczam zazwyczaj niższą, niższymi cyframi i też innym kolorem, czyli szara, szara piątka jest wewnątrz pali niebieskiej. No i teraz, no, oczywiście, to może być w różnym zasięgu, ale moim zdaniem. Nie szukamy, nigdy nie warto szukać szczytów fali bo hala trzecia potrafi się rozbudowywać, zaraz bardzo mocno inwestorów. I teraz, skoro jest wysoko, to czy grać na spadki? Zobaczcie, że ja tutaj mówię cały czas o dołączeniu do kupna, czyli jeżeli widzę ruch wzrostowy, to moja głowa wyłączyła już dawno temu próby łapania szczytów. Bez sensu jest łapanie szczytu i próby zagrania na kilka świec. Zauważcie, jeżeli ktoś w trendzie wzrostowym gra na spadki, to miałby jedną, dwie, trzy, cztery świece do zagrania, jedną, dwie, trzy, cztery świece, jedną, jedną, trzy. A jeżeli ktoś gra na wzrosty, no to popatrzcie, ta dynamika we wzroście w pali pierwszej, dynamika dalej w pali trzeciej tutaj, to to są momenty do tego, aby brać udział w takich ruchach, a nie grać przeciwko trendowi. Czyli pierwsza zasada, trend is your friend. a Jedynie pozostaje nauczyć się, w jaki sposób dołączać do tego trendu, a Odpowiedzią na to jest znajomość zachowania oscylatora, czyli tego, co tu mamy, bo jeżeli weźmiecie sobie, ustawicie, śmiało bierzcie stochastika, ustawiajcie, tylko niestety nie biorę odpowiedzialności za to, że będziecie wy wyciągać złe wnioski z interpretacji wskaźnika, bo, każda bo nie każda zmiana oscylatora z stre górnej strefy w dół albo z dolnej strefy w górę jest sygnałem do kupna. No i teraz wiele osób, które chcą zaoszczędzić albo próbują być sfańsze od rynku, a, albo nie lubią wydawać pieniędzy, pieniędzy na szkolenia. No, niestety, później płaci to frycowe w postaci strat związanych z no, nieudanymi transakcjami. USDPLN za krótki horyzont czasowy analizuje. Być może. Czy widzę jakieś wydarzenia na horyzoncie, które przyspieszy osłabienie złotego? Um, ciężko powiedzieć, ja uwagi nie zwracam na, na wydarzenia. Natomiast słuszna uwaga, że być może moglibyśmy spojrzeć szerzej na, na dolar do, złoto, do, do złotówki. Natomiast dolar do złotówki jest parą wtórną, czyli ważniejszy jest dolar i ważny, ważniejszy na przykład jest euro. Zachowanie dolar-złoty jest pochodną zachowania euro i dolara. To bardzo fajnie tłumaczy mój znajomy, który zajmuje się zabezpieczeniem kursów walutowych dla spółek, zresztą napisał na ten temat całą książkę. To co, jeżeli mielibyśmy spojrzeć szerzej na ten horyzont dolar-złoty, to odniósłbym się jednak do samego dolara i teraz jeżeli popatrzycie na to, co się tu dzieje na indeksie dolara w perspektywie od roku 2000, 2017 to no, jest to spotkanie, że tak powiem, dla wielu osób, które mogą nie mieć tak szerokiego spojrzenia albo też nie chciałbym zamieszać. Powiem jak najprościej mogę powiedzieć. To, co teraz zaznaczyłem na wykresie, może być korektą ABC. tak Jeżeli to jest ABC, to po tym dużym ABC powinniśmy oczekiwać ruchu na 104 dolary. Czyli dolar powinien nam się umacniać. I wtedy dolar złoty bywali nam na 5 zł. Dlatego mówię, że dolar złoty jest pewnym, pewną parą pochodną siły dolara i siły euro. I tylko teraz tak, czy wyobrażacie sobie dolara po 104 zł? Przepraszam, po 104 punkty w tym przypadku na indeksie dolara. Dostaniemy, kiedy dostaniemy informację, że to faktycznie może się zrealizować? W momencie, gdy ruch ABC zmieni nam się na impuls, czyli dostaniemy falę pierwszą, drugą, trzecią, i tutaj zamiast odpadnięcia na nowe minima, dostaniemy tylko krótki spadek, falę trzecią, przepraszam, czwartą i wyjście w górę. I to wtedy będzie pierwszy impuls wzrostowy, po nim korekta, kolejna fala w górę. Natomiast dzisiaj wskazywanie, że rynek pójdzie na 104, moim zdaniem byłoby zbyt odważnym. I um, a w obecnej sytuacji bardziej widzimy odejście od dolara w handlu światowym niż e, jakby procesy, które miałyby w jakiś sposób umacniać samego, samego dolara. Więc na razie na sam wzrost patrzę jako na impulsowy, natomiast dopuszczam taki długoterminowy scenariusz wzrostowy, że ten wzrost rozbuduje nam się początkowo do impulsu, a później do struktury, e, która doprowadzi przy ceny do poziomu 104, a wtedy faktycznie złoty do dolara albo dolar do złotego zaliczy 5, a może nawet i 6 zł. Ale zanim postawię na taki scenariusz pieniądze, chciałbym zobaczyć kolejne potwierdzenia takiego scenariusza. Dobrze, lećmy do krypto. Zakładam, że to też jest taki, takie coś, co Was interesuje. Tych krypto obserwuję troszeczkę więcej, natomiast zazwyczaj w analizach pokazuję tylko te, które są najciekawsze. I teraz Bitcoin. Znowu wrócę do szkolenia, które ostatnio pokazywałem. Jeśli chodzi o struktury ABC, struktury impulsów, pokazywałem ten impuls wzrostowy, pokazywałem następnie korektę ABC jako właśnie zastosowanie tego praktycznego, praktyczne zastosowanie analizy technicznej. Kolejny impuls nam tu wyszedł też go pokazywałem spadek. Znowu impuls na niższym interwale. Będziecie widzieć rozpisane te impulsy. Niemniej, mieliśmy korektę jako okazję do dołączenia do trendu wzrostowego. Była. Mieliśmy kolejną korektę, która była okazją do dołączenia do trendu wzrostowego. Była. Co teraz mamy? Mamy korektę. Eee, tak więc trudno oczekiwać, że przy tym trendzie wzrostowym znowu jest szczyt i zleciemy eee, bardzo, bardzo nisko. Co zrobił Bitcoin? Zauważcie, po tym impulsie wzrostowym, w drugiej strony, jeżeli ktoś się interesuje korektami, to tutaj była taka fajna, szybka korekta. Jeżeli ją znacie, to jest korekta pędząca, którą na pierwszy rzut niekoniecznie dało się wychwycić. Powstał pięciofalowy ruch spadek, który zapowiadałem, że jest pierwszą nogą korekty, po której pojawi się fala B. Powstała nam ta fala B i obecnie wyrysowana została. Fala C. I teraz z takiego elementu rozpoznawania. Przepraszam. Dobra. Z takiego elementu rozpoznawania kiedy kończy się korekta i to jest opisane bardzo ładnie w szkoleniu strategię Sukcesu w drugiej części dotyczącej właśnie struktur korekt i impulsów. Wyjście, czyli spadek tutaj poniżej minimum. Później powrót poniżej tego minimum. Jest bardzo ważną informacją o zakończeniu trzyfalowej korekty, bo to już nie może być spadkowy impuls, czyli tak jak widzieliście w przypadku euro, prawda? Że tam było dojście, walka tutaj na tym oporze, odpadnięcie i wyrysowanie fali piątej. Tak tutaj rynek wyszedł w górę, znowu cofnął się do wsparcia, po czym widzimy, że to wsparcie nam się broni i yy, ponownie rynek przechodzi do wzrostu. Tak więc jeśli chodzi o Bitcoina, kluczem jest to, że skończyła się trzyfalowa korekta, e, pojawia się wzrost, oczekujemy znowu co najmniej ataku na ostatni szczyt, a być może budowania kolejnego impulsu podobnego do poprzedniego. Tak? Czyli jest szansa, że Bitcoin wyjdzie na pewno w granicę 62 tysiące, a być może w ramach budowania fali pięciofalowego impulsu będą to znacznie, znacznie wyższe poziomy. Więc, tak jak w tym punkcie, że tak powiem, bardzo mocno wskazywałem, że pojawi się korekta, ta korekta się pojawiła, tak teraz możemy oczekiwać wzrostu. Więc, znowu, analiza techniczna struktury, które się pojawiają, umiejętność interpretowania tych struktur, jest naprawdę potężnym narzędziem, jeśli chodzi o decyzyjność, bo w pewnym momencie, gdy zaczynacie przegrywać, pojawiają się straty na rachunku, bardzo dużym problemem jest decyzyjność. Ludzie przestają być pewni tego, co robią, i mają problem z podejmowaniem decyzji. W momencie, gdy posługujecie się strategią sprawdzoną, powtarzalną, pojawia się ta łatwość w podejmowaniu decyzji. Do tego jeszcze odpowiednie ustawianie zleceń obronnych powoduje, że jeżeli się mylicie, to te straty są stosunkowo małe. Czyli przykładowo, dlaczego warto stosować zlecenie obronne? Jeżeli próbowalibyście zagrywać tutaj, jeżeli próbowalibyście zagrywać tutaj i rynek wybiłby wam stop losa, to te stop lossy są małe, tak? A gdy bierzecie udział w ruchu wzrostowym, to ten ruch wzrostowy jest duży, znacznie, znacznie większy niż niewielki stop loss. Wtedy osiąga się te proporcje nawet większe niż yy, zysk do ryzyka, w sensie 3 do 1, uzyskuje, uzyskuje się proporcje 5 do 1, 10 do 1, a wtedy faktycznie ten portfel ma szansę rosnąć. W innym przypadku, gdy strzelacie, próbujecie na przeczucie, na intuicję, zwłaszcza jeżeli nie ma doświadczenia, które by popierało tą intuicję, bo. Oczywiście są traderzy, inwestorzy z ogromną intu intuicją rynkową, ale ta ich intuicja wynika z tego, że przerobili tysiące godzin na wykresach albo tysiące zajmowanych pozycji. Tak? I tutaj już podejmują swoje działania bez udziału tej racjonalnej części mózgu na zasadzie właśnie intuicji, która jest czymś głębszym. Ale jeżeli ktoś zaczyna, albo jeżeli ktoś komuś po latach nie idzie, no to trzeba jednak wrócić do podstaw, zrobić te fundamenty w postaci strategii, opanować je, a później stosując tą strategię uczy się głowę do tego stopnia, że w dalszym dopiero etapie ona jest w stanie podejmować decyzje intuicyjnie. Ethereum. Co tu się dzieje na Ethereum? Bardzo, bardzo ciekawe. No bo tak, być może, patrzmy w tym momencie na Ethereum, na wykres, D1 mamy, może mieć A, możemy mieć B, możemy mieć C i tutaj może być fala czwarta, tak. A może być tak, że ta fala czwarta skończyła się na tym dołku, tutaj poszła fala pierwsza, druga i trzecia w górę. Czy oznaczenie takie czy inne? Elementem wspólnym jest oczekiwanie wzrostu. Aby potwierdzić ten scenariusz, przechodzimy zazwyczaj na niższy interwał i patrzymy, co tu się dzieje. No, na niższym interwale widać, że tutaj powstała piątka, ale ta piątka nie wybiła pod poprzedniego szczytu. Um, to jest pewien element słabości, bo w strukturach pojawia się coś takiego jak fala piąta załamana, a jeżeli e, pojawia się fala piąta załamana, to tu można mieć do czynienia ze szczytem. I teraz to, co tu się, tu się pojawiło po tym impulsie spadek. Teraz zadanie do Was. E, Napiszcie, albo przynajmniej pomyślcie, jak byście oznaczyli ten spadek. Dosłownie kilka sekund. Biorę narzędzie do oznaczania struktur i oznaczam. Dzięki Pawle za informację. Dobrze, no to lecimy, pomimo tego, że ja nie widzę na podglądzie, to wy widzicie i to jest najważniejsze. Czyli biorę teraz, oznaczam ABC, czyli ze szczytu fali 5 mamy zejście na fali A podbicie na fali B i spadek na fali C. Tutaj też w tej fali C zauważcie, że możemy sobie rozpisać pięć, yy, pięć podpadów. I teraz co się dzieje na Ethereum? No, widzimy, że cena próbuje pokonać minimum fali A. Jeśli pokona to minimum fali A, no to mamy informację, że skończyła się, skończyła się e, korekta ABC. No i znowu to, czego możemy oczekiwać, to kolejnego impulsu wzrostowego. Być może Podobnego do, do tego impulsu, czyli mamy wtedy ile 2100 na, na Ethereum do zaliczenia? 20%, całkiem, 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 całkiem sympatycznie, prawda? Być może to jest fala pierwsza, tutaj jakaś niewielka fala druga i atakujemy w górę, więc akurat na Ethereum spotykamy się w bardzo ciekawym momencie, w którym a, rozpoczynałyby się wzrosty na fali 3. Zerknę na Wasze pytania, dobrze. Dzięki, Pawle, za informację. Przyznacie, że to całkiem sympatyczna perspektywa, jeśli chodzi o Ethereum. Zresztą Bitcoin to samo. Na EOSie nie widzę tutaj zbyt ciekawego układu, ale też, też widać, że próbuje rosnąć. Natomiast no, znacznie ciekawszy wydaje mi się tutaj Dash. Popatrzcie. Coś mi się tu zepsuło. Widać tu ładną korektę ABC i podobny układ jak na, jak na Ethereum przed chwilą. Czyli znowu cena walczy z poprzednim dołkiem. Jeżeli to był ruch ABC, a nawet gdzieś tutaj mogła nam się pojawić, no właśnie, tutaj mogła się pojawić już fala czwarta. W tym impulsie spadkowym, bo już pierwsza próba walki z oporem była. Popatrzcie. Jeden, dwa, trzy. I tutaj widać ewidentną próbę walki z oporem. Odpadnięcie. I mamy być może pięć fal w palice. I teraz wyjście w górę. Pokonanie tego dołka, moim zdaniem, już też będzie potwierdzeniem, że po pierwsze. Chcę zaatakować szczyty na fali B, i to będą poziomy około 247, a kolejne, kolejne poziomy no to szczyty 340. Więc mamy kolejny instrument, że tak powiem, z, fajnymi, z fajną perspektywą. Jeśli mielibyśmy zastosować naszą strategię do wejścia w pozycji, pokazuję to przykładowo, bo ja raczej zostawiam to osobom, które Znają naszą strategię, czyli sami podejmujecie decyzję, ile i na jakim poziomie i za jaką cenę brać, gdzie ustawić stop loss. To w tym przypadku mogli, szukamy ostatniego wsparcia, szukamy ostatniego minimum swingu, czyli tutaj mieliśmy szczyt, zejście w dół, wyjście w górę, zejście w dół, i to jest ostatnie minimum swingu. Tutaj jest poziom do ustawienia zlecenia obronnego, ale zauważcie, że w tym momencie. Cena wychodzi znowu powyżej ostatniego szczytu, a więc powstał nam kolejny wyższy swing. Czyli znowu biorąc pozycję tutaj na wybicie, jesteśmy w stanie ustawić zlecenie obronne stosunkowo, stosunkowo blisko. No i teraz zauważcie, że poziom obrony to jest około 6 punktów, a oczekujemy ruchu jakieś 40 punktów w górę. Czyli proporcja zysku do ryzyka jest co najmniej 6-7 do jednego i takich właśnie układów szukamy, aby ta proporcja zysku do ryzyka była co najmniej 3 do 1, ale zasadniczo wychodzi nam zazwyczaj znacznie, znacznie więcej. Te trzy krypto moim zdaniem są ciekawe, czyli Bitcoin, Ethereum i Dash. Dobrze i chyba na nich skończymy, przejdziemy sobie dalej. A po, po walutach, po krypto, zazwyczaj robię indeksy. No jest za 10.11, czyli dzisiaj nam się odprawa przedłużyła, ale troszeczkę rzeczy musiałem, że tak powiem, z takiego obszaru postaw podtłumaczyć. Przyspieszamy, słuchajcie. Yy, analizę indeksów czyli S&P DAX i W20 zaczynam zazwyczaj od indeksu VIX, od indeksu zmienności i patrzymy tutaj czy rynek na rynku przypadkiem nie pojawia się strach. W tym momencie rynek idzie bokiem, a właściwie indeks VIX idzie bokiem. Coraz niższe poziomy oznaczają spokój. W tym przypadku raczej w najbliższym tygodniu zaskoczeń być nie powinno. A więc dostajemy informację, że możemy Spokojnie grać w tym przypadku na wzrosty. Dlaczego na wzrosty? Tygodniowy oscylator, przepraszam, dzienny oscylator na SP500 wzrostowy. Spadek, który ostatnio miał miejsce, zrobił się spadkiem trzyfalowym ABC. I co się stało na, na SP500? No, dostaliśmy falę pierwszą wzrostową, korektę tej fali pierwszej jako falę drugą. No i teraz jest perspektywa fali trzeciej, czwartej i piątej, czyli rynek zyskał potencjał rozbudowy struktury w górę never ending story. Jak do tej pory. Niemniej, przyglądając się bliżej, czyli przeszliśmy na S&P 500 do wykresu H4. Każda świeca to jedna godzina. Ostatni spadek ABC do pierwszej proporcji FIBO. Tutaj fala C zrównała nam się z falą A, czyli 100%. Mieliśmy wyznaczone kolejne poziomy. Natomiast tutaj nastąpił zwrot scena wróciła powyżej dołka fali A i zrobiła to bardzo, bardzo szybko. No na tyle szybko, że zakładam, że niewiele osób miało okazję nawet wejść tutaj w pozycję. E, ciągle istnieje potencjał ruchu na fali trzeciej. Mamy oscylator, który jest oscylatorem spadkowym. Co nam to dostarcza, albo jakie informacje nam to dostarcza? No takiej, że po zwrocie w dół czekamy na to, aby oscylator się schłodził. W momencie, gdy oscylator się schłodzi, Przechodząc z wykresu na przykład H4 na wykres H1, szukamy struktury trzech fal, czyli struktury korekcyjnej, i wtedy znowu możemy zagrywać w górę. Czyli po pierwsze, mamy definicję tego, że trend jest wzrostowy. Eee, po struktura, po fali ABC, powstał impuls w górę. Obecnie ten impuls jest korygowany, i w momencie, gdy oscylator zacznie nam zawracać, dostarczy nam informacji, że pojawiła się kolejna okazja do gry na wzrosty. No bo. Jeżeli mamy impuls w górę, mamy dołek, to nie tylko ten dołek jeden jest okazją do gry na wzrosty, no bo kolejny dołek też mógł być okazją do gry na wzrosty. Tutaj ten dołek też mógł być okazją do gry na wzrosty. Również ten był okazją do gry na wzrosty. Czyli nie chodzi nam też do końca o to, aby doładować wszystkie jaja do koszyka w momencie, gdy mamy dołek, ale wykorzystując kolejne korekty na wyższym poziomie, jesteśmy w stanie dokładać pozycję. A w momencie, gdy struktura już jest dość dojrzała, Wtedy e, raczej ustawiamy zlecenia obronne po to, aby zaksięgować, e, zaksięgować zyski. Tak to przynajmniej wygląda w naszej strategii. DAX mocny dalej idzie w górę i DAX jest mocniejszy niż S&P 500. Jesteśmy teraz na D1 i zobaczcie jakie tutaj są płytkie te korekty czy też poprzednia korekta czy też ta. E, DAX po wybiciu tutaj się powyżej tego oporu e, wspominałem wtedy, że zyskał potencjał rozbudowy struktury. Tego się od tamtego momentu trzymamy. Obecnie może, co prawda, powstawać fala piąta w fali trzeciej, natomiast korekta, która nadejdzie, będzie jedynie falą czwartą, a po fali czwartej znowu przyjdzie fala piąta. Czyli znowu dylemat zazwyczaj traderów. Po co grać na korektę na fali czwartej, skoro korekta będzie krótka i może być zaskakująca, skoro jej zakończenie będzie okazją do tego, aby dołączyć do trendu? Więc tutaj pewien setup myślowy jest kluczowy, czyli oduczenie się gry na korekty na rzecz dołączania do trendów. No i w tym przypadku niestety nie ma zmiłuj się. Choćbyśmy uważali, że jest drogo, to musimy grać na wzrost. Wyłączyła się kamerka, więc nie będziecie mnie widzieć teraz przez chwilkę. Najprawdopodobniej bateria się rozładowała. Ehm, za, była zaplanowana na godzinkę. No i godzinka za chwilkę nam minie. Rozumiem, że wykres normalnie widzicie. Napiszcie, proszę, na czacie, wykres widać, będziemy lecieć dalej. DAX na wykresie H4, popatrzcie, ładna korekta ABC, znowu ten case, prawda, tych korekt. Tutaj też macie trzyfalową korektę. Tutaj znowu też macie trzyfalową korektę. No to jest magia, jak te korekty się pojawiają i w jaki sposób można zawierać w ich oparciu, otwierać pozycję, dołączać do trendów. W przypadku DAXa, no w momencie, gdy wybijany jest szczyt w ramach fali piątej i cena już jest powyżej szczytu fali trzeciej, moim zdaniem struktura jest zrealizowana. Czyli w tym przypadku, um, jak, jakie, co się dzieje, jeśli chodzi o obszar decyzyjny? No to się dzieje, że e, wtedy wstrzymuje się z jakimikolwiek zagraniami. Czyli ostatnim momentem do gry w impulsie wzrostowym jest zakończenie fali czwartej to jak najszybciej, najbliżej fali czwartej próbujemy grać na wzrosty, no bo fala piąta po wybiciu szczytu fali trzeciej, tak to mamy w tym momencie miejsce, może stracić swój potencjał i może tutaj nam się pojawić jakaś, jakaś korekta. Eee, czyli tutaj zostało, wybicie nastąpiło. Jakaś korekta, czyli zagrożeniem jest to, że pojawi nam się tutaj fala czwarta. Eee, ale jeżeli DAX nie jest do gry, to może W20. Tutaj co prawda oslatał trochę straszy tym, że Zawrócił w dół, więc jest konflikt pomiędzy oscylatorem dziennym, który zawrócił w górę, a tym oscylatorem tygodniowym. Ale bardzo ładna struktura A, B, C, która zresztą została rozbudowana, bo myśleliśmy, że w tym punkcie już był dołek. E, rynek dorysował jeszcze test minimum, test wsparcia. Zobaczcie, że tutaj mamy te szczyty, tak? i to jest ta fala pierwsza. Tu jest znowu fala czwarta, czyli to zostało przetestowane, ale piątek nam przyniósł wzrosty, i dzisiejszy dzień też nam przynosi wzrosty. W konsekwencji. Gdy mamy strukturę ABC, mamy zwrot oscylatora w górę, mamy domniemanie fali czwartej, to koniec fali czwartej jest momentem do tego, aby gryć, grać na falę piątą. Minimalnym oczekiwaniem jest atak na szczyt, czyli na 2093. I tego w tym momencie się trzymam, że W20 wyjdzie w górę pod to, pod to gram. Rynek już tu ładnie urósł, natomiast no, ten wzrost jest stosunkowo szybki jak do tej pory. No i znowu po każdym wzroście przyjdzie korekta. Po tej korekcie będzie można zawsze dołączać do trendów. Po prostu zablokować tutaj skalę i zauważcie, jesteśmy na H1. Jeżeli ktoś chciałby dołączać do trendu, no to być może trzeba by poczekać, aż ten oscylator godziny w jakiś sposób schłodzi się, bo rysuje 1, 2, 3, 4 świeczki godzinne. Czy to pójdzie bokiem, czy zejdzie lekko w dół. Zwrot oscylatora w górę podpowie nam, że znowu trzeba kupować, aby dołączyć do tego trendu. No, w, każdym, w każdym ruchu wzrostowym pojawiają się korekty i zrozumienie natury rynku, czyli tego, tego schematu, że jest krok do przodu, krok do tyłu, krok do przodu, krok do tyłu, krok do przodu daje Wam no, genialną, genialną, że tak powiem, pewność, wiedzę, poczucie tego, że będziecie zawierać pozycje w dobrych, w dobrych momentach, a nie do końca kupując lokalne szczyty. Popatrzcie tutaj na ten przykład. tak? Fala pierwsza, korekt, Fala trzecia, korek, fala piąta. Jeżeli nawet ktoś grał na ten dołek, zajęcie pozycji. A, przepraszam, zajęcie pozycji na przykład na dwójce, czy na tym dołku. No to mamy falę trzecią i czwartą wzięcie części zysku zabezpieczenie, zaksięgowanie zysku, tak? Spadek, zwrot w górę, dość szybki zwrot w górę, szukanie pozycji na wejście na wzrosty. Jeżeli pojawi się korekta, to będzie to kolejna okazja do dobrania pozycji, i w tym momencie, właśnie, z, z wszystkich rynków, raczej typowałbym e, W20 oraz Emerging Markets. Emerging Markets e, ma odwrotne zachowanie niż e, indeks dolara, i tutaj mamy nałożone na siebie, właśnie zielono-czerwone świece to jest Emerging Markets, czarno-białe to jest indeks dolara. E, w momencie, gdy dolar tutaj zaczął się umacniać, rozpoczęła się korekta. Tutaj jeszcze. Emerging Markets szły, tak powiem, efektem kuli śnieżnej, takiego rozpędu, tak? mimo tego, że dolar zaczął się umacniać wcześniej. Natomiast kolejne umocnienia przynosiły spadki na Emerging Markets, ale tutaj już widać, że następuje, że następuje jakiś ruch wzrostowy, a więc być może ta korekta po prostu została rozbudowana. Zresztą tydzień temu twierdziłem, że jest ona stosunkowo mała. Być może teraz dorysujemy kolejną falkę górę. Później jeszcze jedną falę, po to, aby ta korekta ostatecznie stała się troszeczkę większa, bo ten ruch w górę był duży, a korekta nadal jest korektą małą. Niemniej sądzę, że 2-3-4 tygodnie powinny sprzyjać grze na Emerging Markets oraz na surowcach, na które będziemy patrzeć za chwilkę, tylko popatrzę na Wasze pytania. Daniel pyta, czy mogę spojrzeć, pokazać swoje spojrzenie na BTC od dołka zeszłego roku. No to byłoby trochę szukanie takiej struktury, zakładam, która wróżyłaby koniec wzrostów na Bitcoinie. Moim zdaniem to jest zbyt silny rynek, zbyt silny trend, aby szukać, szukać gotowej struktury. Jeżeli widzę korektę ABC, to jest dla mnie moment do tego, aby wchodzić w pozycję na Bitcoinie. Dalej przestawianie zleceń obronnych. Ma za zadanie wybić pozycję w momencie, gdy rynek yy, zawraca. Tak? Czyli troszeczkę uciekam od, od yy, zbyt jednoznacznego oznaczenia struktur, tak? dając potencjał rynkowi, aby on te struktury rozbudowywał. To, co jest pewne z mojej 18-letniej historii na rynkach finansowych, to to, że rynek będzie mnie, was. Jeszcze wielokrotnie zaskakiwał swoim zachowaniem, a najczęściej on zaskakuje tym, że przekracza nasze oczekiwania, jeśli chodzi o budowanie struktur zarówno w górę, jak i w dół. Dzisiaj mamy wszelkiego rodzaju potwierdzenia i e, m, 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 wskazania do tego, że zaskakuje nas rynek jednak rozwijając struktury w górę. Dobrze, surowce, to co tygryski lubią najbardziej, czyli szukamy długich trendów. Pierwszym z instrumentów surowcowych, które zazwyczaj analizuję, to jest złoto. No i tutaj mieliśmy bardzo ładny trend wzrostowy Psz, od 2018 roku. Trwał on długo, z dojściem tutaj do 2000, po czym rozpoczęła się korekta. Długość tej korekty no w jakiś sposób może być yy, męcząca, bo trwa ona stosunkowo, yy, stosunkowo długo. Niemniej mamy układ ABC. Mamy porównanie długości fali A z falą C. Tutaj mamy poziomy wsparć w granicach zniesienia 50%. Także to jest taki mój poziom docelowy dla złota. Niemniej już zwracam Waszą uwagę, że złoto spadać, spada niechętnie. Mamy oscylator wzrostowy, ale nie mieliśmy gotowej struktury. Dlatego ten dołek nie do końca był dla mnie dołkiem, w którym powinienem kupować złoto. Jeśli chodzi o zakupy fizyczne, to tutaj każdy dołek jest dobry do kupowania fizyka, tak? bo jego się kupuje, odkłada na półkę do banku ziemskiego, gdzie tam chcecie sobie schować. Schowajcie, nie mówcie gdzie. A Natomiast jeśli chodzi o zawieranie pozycji na kontrakt, jeśli chodzi o kupowanie spółek prowzrostowych, to tutaj często korzystamy z lewarów i ten moment wejścia jest bardzo precyzyjny. Na chwilę obecną sam wzrost na złocie zauważcie, jest wzrostem trzyfalowym. Jesteśmy teraz na wykresie H4. A więc, skoro to był do tej pory lewa strona wykresu trend spadkowy, mamy ruch wzrostowy ABC. No to zakładam, że zobaczymy jeszcze dorysowanie kolejnego minimum i zejście do poziomów poniżej ostatniego dołka, czyli poniżej 1677. Ale moją uwagę dziś przykuło jedno. Zauważcie, że złoto miało taką odwrotną korelację do dolara. Um, dolar umacniał się w ostatnim tygodniu, ale złoto nie spadało. Ono robiło tutaj kolejne dołki i trzymało się tego poziomu. Widać tu już pewien, pewną siłę. Być może jakaś głęboka kieszeń zaczęła już podbierać złoto. Co to znaczy głęboka kieszeń? No, czasami mówić, określa się ich grubasami, grubo wielorybami, czyli ich nie, nie, nie interesuje jeden poziom, w którym kupią. Oni rozkładają transakcje na pewien dłuższy czas i uzyskują pewną średnią cenę zakupu. Dla nich nie ma znaczenia, czy złoto zrobi nowy dołek, czy nie. Dla nas, jeżeli ktoś kupuje z lewarem kontrakty, ma znaczenie. Jeżeli ktoś kupuje złoto w formie fizycznej, nie ma to znaczenia, czy dołek był na 1700, czy będzie na 1600, tak? Totalnie nie ma to znaczenia. Nie przejmujemy się takimi rzeczami. Ale w momencie, gdy korzystamy z lewaru, tak. E Technicznie rzecz biorąc, idealnie byłoby, gdyby powstała jeszcze ta pięciofalowa struktura w dół. Gdyby złoto spadło, przetestowało to minimum, wtedy będę patrzył, wtedy będę patrzył na to, aby odnowić swoje pozycje na złocie. To samo dotyczy srebra. A jeszcze powiem o zabezpieczeniu. Poziom ostatniego szczytu uznaję jako taki poziom zabezpieczający, czyli jego, jego pokonanie w górę otwiera moim zdaniem drogę wzrostom, czyli e, być może złoto zacznie rosnąć, rosnąć wcześniej niż dolar zrobi swój szczyt i przejdzie do spadków. Czyli spadki na indeksie dolara równają się wzrosty, równa się wzrosty na złocie. A skoro, skoro dolar jest blisko swoich szczytów, no to może być tak, że złoto zacznie rysować wzrosty wcześniej niż my to zakładamy. I w naszej strategii panuje takie, 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 takie pojęcie, jak zlecenie zabez, zabezpieczające, różnie je nazywamy, śledzące. To są zazwyczaj niewielkie zlecenia ustawione właśnie w takich momentach, jak teraz, gdy idziemy do pracy na spotkania, robicie, co tam robicie, a w międzyczasie okazuje się, że złoto wy, odwraca się i wy, wyciąga w górę. Zabezpieczamy się w ten sposób na wypadek tego, żeby rynek nam nie uciekł. Czyli ustawiamy bardzo niewielkie zlecenie, ale mając to niewielkie zlecenie, gdy widzimy później, gdy cena nam idzie w górę, jesteśmy w stanie łatwiej dobierać kolejne, e, kolejne pozycje, no bo ta pozycja wtedy już jest na, na zysku. Czyli znowu jest pewne zabezpieczenie, albo bardzo ważny element: nie powiększamy pozycji na stratach, powiększamy pozycje na zyskach. Dlatego potrzebne nam takie pierwsze niewielkie zlecenie, aby pierwsza pozycja była na zysku. To ma nam też wyrabiać taki pozytywny, pozytywny nawyk. Co do srebra, no od pewnego czasu mówię o tym podwójnym szczycie i oczekiwaniu spadku do ostatniego dołka, czyli do poziomu 22. To jest scenariusz bazowy i tego się tu trzymam. Jeśli chodzi o całą strukturę techniczną, zeszło nam ABC. Pojawiło się podbicie i tutaj też jest ten element, zauważcie, że srebro próbowało wybić dołek fali A, nie zrobiło tego. Odpadło, teraz patrzę, że na zasadzie ruchu trzyfalowego e, ABC dotrze do 22 dolarów. Od dwóch tygodni powtarzam to, że srebro lubi w jakiś sposób naciągać, czyli popatrzcie, to jest wykres D1. Raz, dwa, trzy, cztery sesje wystarczyły do tego, aby cena zeszła do, no praktycznie tutaj w tym przypadku to był ruch z 20 mniej więcej 7 dolarów na 22, prawda? 20%. 15-20% spokojnie zostało wykonane w cztery sesje. Tak więc, um, jeżeli będziemy widzieć tutaj dołek poziomy 22, to też może się to wydarzyć w ten sposób, że w bardzo krótkim czasie cena dotrze do minimów. Tyle ze srebra. Zwracam Waszą uwagę po raz pierwszy od dłuższego czasu na RRMX, czyli surowce ziem rzadkich, po bardzo dużym wzrocie, który śledziliśmy. W którym pokazywałem, w jaki sposób dołączać na kolejnych korektach. Tak, tutaj mieliśmy korektę, tutaj mieliśmy korektę. Później ten wzrost się rozbudowywał w sposób no, nieprawdopodobny, bo to były poziomy, wiecie, 28, a cena ostatecznie doszła 200% wyżej do 90. Eee, I nawet ja byłem zaskoczony wielkością tych wzrostów. Niemniej w pewnym momencie trzeba, trzeba było odpuścić. Jeśli dobrze pamiętam, to ja robiłem to mniej więcej w tych poziomach, i później wspominałem o tym, że eee, no, trzeba pozwalać zyskom rosnąć, no bo jednak. W tym przypadku rynek to bardzo mocno udowodnił, pokonując wyznaczone zakresy znacznie, znacznie wyżej. Niemniej, obecnie możemy mieć do czynienia z korektą ABC. Mamy ABC, mamy dołek osłotora na fali A, mamy dołek na fali C, mamy już zwrot w piątek, więc być może zobaczymy kolejny ruch w górę, co najmniej 20%, bo zauważcie, że szczyty były około 92 dolarów, a my jesteśmy około 73%. A więc pomimo tego, że na wykresie to wygląda jako niewielka przestrzeń, to to de facto jest, jest potencjał 20% ruchu wzrostowego. Jeżeli ktoś korzysta z CFD, to... A, mamy tutaj, co mamy? Mamy lewar czy nie mamy lewaru? Bo nie było lewaru, wyłączyli go, tak. Jeden do jednego. Wszystko co ładnie rośnie z czasem, się, że tak powiem, nam wyłączają. To samo było z cannabisami. No ale co zrobić? No i co, no i co, no i co, zablokowany kanał cueski, a ropa, a ropa, że tak powiem, w jakiś sposób nie, nie w yy, miejscu, realizuje nasz scenariusz, a ropa rosła bardzo mocno i tutaj po wybiciu tego szczytu, jakiejś próbie powrotu, wspominałem o tym, że ropa jedzie na 60, później na 70 dolarów. Schemat bardzo ładnie został zrealizowany. Każda korekta, czy to była ta korekta, czy to była ta korekta, wskazywała nam, że cena pójdzie w górę po wyjściu powyżej szczytu. wspominają o tym, że bardzo blisko jesteśmy ukształtowania struktury pięciu fal A, więc to już jest koniec gry i czekam na korektę. Teraz pytanie, czy już powstała korekta? Moim zdaniem ten spadek, który tutaj widzimy, jest spadkiem pięciofalowym, nie trzyfalowym. A więc, jeżeli to jest piąt, pięciofalowa, pięciofalowy spadek, to jest dopiero falą A. Obecnie być może obserwujemy podbicie na fali B i pojawi się jeszcze jeden spadek na fali C. A więc ropę na razie trzeba byłoby odpuścić. Zresztą sugerowałem to już w okolicach wybicia tego szczytu. No i poczekać na pełną strukturę. Jeżeli ktoś lubi grać na korektach, no bo są takie osoby, które mają predyspozycję do szybkich tradeów, to raczej trzeba byłoby poczekać na wersowanie fali B i po fali C grać na po fali B grać na falę C. Bo wtedy ona jest w miarę, w miarę pewna, że wystąpi. A nie wiemy, jak głęboko wyjdzie nam w górę fala. Fala B. Gaz marnie, 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 to gaz odpuściliśmy już dawno, dawno, dawno temu. Kawa. Jedyny minus obecnej sytuacji to to, że na kawie zobaczmy, obserwujemy zwrot oscylatora w dół. Tutaj to, co można by zrobić, ponieważ być może obserwujemy korektę, a jak wiecie, w korektach ja oscylator przyspieszam, to są najniższe parametry oscylatora, które możemy ustawić, czyli 5, 3, 3. Co by nam podpowiadało, że no, jeszcze jakieś kilka dni na kawie może tutaj dziać się, że tak powiem, w ruchu bocznym? Oscylator wyszedł w górę na tym ruchu, czy, a po pierwsze, z szerokiej perspektywy. Mamy ruch wzrostowy, mamy korektę ABC. Mieliśmy dwa punkty: yy, dwa punkty nie wiem, czemu te linie tak się przesuwają dziwnie yy, za każdym razem, jak zapknę aplikację. Yy, co pokazywałem nawet na YouTube w kontekście tego, że mamy poziom 61,8 jako ten poziom, na którym kawa może zawrócić w górę, kolejny poziom 78,6. I tutaj ładnie już cena wyszła w górę. Szukałbym wykupione, wykupiony, dlatego być może przez kilka najbliższych dni e, będziemy obserwować korektę tego pierwszego ruchu wzrostowego. Jeżeli ktoś nie ma kawy, a chciałby mieć kawę, to patrzymy na nią. Albo możemy na nią popatrzeć jako na impuls w górę i trzyfalową korektę. Eee, I teraz, albo zwrot oscylatora z dolnej strefy, strefy wyprzedania w górę, dostarczy nam informację, że fala C się kończy, albo szukamy swingu. I teraz, tym swingiem pierwszym będzie szczyt fali B. Ogólnie, zagrania na wybicie szczytów fali B są klasycznymi a, zagraniami na. Aktywację zgodnie ze strategią swing entry: wtedy zazwyczaj ustawiamy zlecenia obronne albo na minimum fali albo na minimum totalnym. W ten sposób e, chronimy się przed tym, że jednak rynek nie zrobił nam tutaj pierwszego impulsu w górę i korekty, że w jakiś sposób rozbudowuje ten spadek, pomimo tego, że będzie rozbudował spadek, pomimo tego, że aktywuje nas. To później zawsze może zejść w dół. Więc nie chcemy trzymać pozycji, jeżeli jesteśmy w błędzie. Chcemy, aby zamknął ją Stop Loss, aby zamknęło ją zlecenie obronne. Więc na kawie, moim zdaniem, już są bardzo dobre warunki do tego, aby szukać momentu do gry, zwłaszcza, że na te warunki czekamy już troszeczkę czasu, powiedziałbym, że nawet ze 4 tygodnie. Jeśli chodzi o KKO, to jest słabe, też mamy tu wyjście, też mamy korektę obserwowałbym pod kątem wybicia ostatniego szczytu, tak? Że kakao musiałoby zawrócić w górę. Łapanie dołków na kakao może być niebezpieczne o tyle, że jeżeli się pomylimy, to dostaniemy wybicie tego minimum, tak? A to znowu może być niebezpieczne. E, więc no, m, mamy pewne oczekiwania, ale nigdy nie można być pewnym na rynku, dlatego mimo wszystko, mimo tej super wiedzy, stosujemy zlecenia obronne. Wierzcie, mi, stop nie są dla małych dziewczynek, są dla wytrawnych Inwestorów, dla wytrawnych e, traderów, którzy kontrolują ryzyko. Pszenica. E, szerokie spojrzenie na pszenicę, a my tutaj patrzyliśmy na to, że pszenica e, podchodziła do oporu, te opory wybiła. Cof, nastąpiło cofnięcie, jesteśmy teraz na wykresie tygodniowym, później wyjście w górę. Obecnie obserwujemy korektę. E, Czym jest ta korekta obecna? No, koryguje nam duży impuls wzrostowy. Teraz przyszedłem na, na pszenicę na wykres D1. Wcześniej byliśmy na tygodniowym, czyli niebieskie oznaczenie. 5 fal w górę. I obecnie to, co widzimy, to korektę ABC tego dużego impulsu wzrostowego. Sądziłem, że ta korekta zatrzyma się na proporcji 1 do 1 i zobaczymy korektę płaską. Widać tutaj, że jednak obserwujemy rozbudowę. Oscylator już od pewnego czasu w strefie wyprzedania. Ta rozbudowa próbuje nam tutaj dotrzeć po pierwsze do. Zniesienia 38,2 spadków, po drugie do proporcji 127,2 długości fali C do fali A. No i teraz na obecnych poziomach zwracałbym bardzo uważną baczność na to, co się będzie działo na pszenicy. Pszenica dobrze płaci. Jeżeli ona wchodzi w trendy wzrostowe, to te trendy wzrostowe e, trwają bardzo, bardzo długo. Jej e, właściwie moja projekcja przy pszenicy około 500 dolarów. Wskazywała ruch na 900 dolarów. Z, najpierw z targetem 600-650. Ona przekroczyła ten target dochodząc do 690. Dostaliśmy korektę, i teraz po tej korekcie, która trwa już dwa miesiące, znowu pewnie pojawi się moment do dołączenia do kolejnego impulsu wzrostowego. A to, czego możemy oczekiwać po tej korekcie ABC, to wyrysowanie kolejnego impulsu takiego jak ten, który tutaj. Yy, widzimy, jeżeli przeszedłbym sobie na wykres, na wykres yy, tygodniowy i zrobimy sobie ekspansję Fibonacciego, bo porównujemy długość tej fali wzrostowej podjętej od dołka, no to zauważcie, że mamy projekcję powyżej 800 dolarów. 800 dolarów. Yy, zaokrąglimy, że to jest 200 punktów do no To jest 30%. 30% przy lewarze 1 do 10 oznacza 300%, czyli z każdego depozytu, który włożycie i wytrzymacie pozycję do powyżej, 600, do powyżej 800 dolarów, jesteście w stanie wyciągnąć 300%. Czyli jeżeli ktoś włoży 1000, zarobi 3, jeżeli ktoś włoży 10, zarobi 30, jeżeli ktoś włoży 100 tysięcy w depozyt, zarobi 300. Ale włożenie 100 tysięcy w depozyt przy dużej zmienności niestety może równie dobrze skończyć się z tym, że ten depozyt w jakiś sposób zostanie skasowany. Więc pamiętajmy o tym, że to działa w dwie strony. Niemniej szukamy. Po co to powiedziałem? Powiedziałem to po to, że szukam, ale też w strategii polecam szukanie instrumentów o... mających potencjał dużych trendów wzrostowych, takich, które pozwolą zarobić konkretne pieniądze. No bo. Wiecie, bawić się, żeby zarobić 200, 300, 500 zł, moim zdaniem nie ma sensu. Nawet mając portfel rzędu 10 tysięcy złotych lepiej jest zarobić 2, 3, 5 tysięcy złotych na transakcji niż ciupać po 100, 200, 300 zł. A jeżeli mamy jeszcze większe portfele, to tym bardziej ważne jest to, aby um, aby zarabiać w taki sposób, który nas satysfakcjonuje. No bo im ktoś ma większe pieniądze, tym te mniejsze zyski są mniej, mniej interesujące. Stąd właśnie pszenica. Stąd właśnie kawa, która, te, która też ma swój fajny potencjał wzrostowy. Stąd poszukiwanie tych instrumentów, które są w dużych, w dużych trendach. Dobrze, patrzę teraz na Wasze pytania. Dobrze, rozumiem, że w W20 jesteśmy w ostatniej fazie budowania fali C od dołka covidowego z marca 2020. Od dołka z marca 2020. Tam poszedł trzyfalowy ruch wzrostowy, obecnie poszła fala czwarta moim zdaniem, a obecnie rysowalibyśmy falę piątą w górę. E, ruszyły się, zauważcie, Emerging Markets, a mimo wszystko nasz W20 jest klasyfikowany do grupy Emerging Markets. Czyli Daniel spodziewa się pogłębienia korekty do zniesienia 38,2. Wolę naśladować rynek niż w jakiś sposób stawiać, stawiać twarde prognozy. Na razie rynek zrobił przypalową korektę, odbił w górę, więc zakładam kontynuację ruchu w górę. Oczywiście ze stop-losami, jeżeli dołek pali C na Bitcoinie zostałby wybity w dół, no to wówczas będziemy zastanawiać się nad innym scenariuszem. Dobrze, dobrze, dobrze. Słuchajcie, skończyliśmy nasze spotkanie. Wrzucę Wam czat, jeżeli byście chcieli popatrzeć na kolejne takie nasze spotkania. To na stronie infoinvestor.pl w dziale analizy. Wykupując dowolny abonament na analizy dostajecie co poniedziałek link do tej niepublicznej transmisji wideo. Oprócz tego, że jest ta transmisja wideo, tylko dla osób, które mają abonamenty w serwisie InfoInvestor.pl również są publikowane wykresy. Zazwyczaj te wykresy pojawiają się przed godziną dziesiątą, czyli przed odprawą. Wszystkie wykresy, które pokazywałem, są też zamieszczone właśnie co tydzień w każdej z tych grup. Natomiast do wyboru macie analizy walut, w tym kryptowalut, lub analizy indeksów, kontraktów i surowców, czyli to jest druga grupa analiz lub spółki prowzostowe. W spółkach prowadzostowych pojawiają, pojawiają się na przykład spółki wydobywcze w momencie, gdy złoto srebro ma fajne potencjały. Dzisiaj ich nie analizowałem, ponieważ wydaje się, że nie jest to jeszcze ten moment. A więc mamy przeszło na pewno 20, może 30 wygresów analizowanych w poniedziałki. Od wtorku do piątku pojawiają się analizy walut i Analizy indeksów na wykresach godzinnych, na wykresach H4, czyli taka aktualizacja głównie tych instrumentów, na których tradujemy, na których spekulujemy, tak? Bo raczej surowce uznajemy jako te instrumenty do zawierania pozycji na średni termin, czyli raczej pod, pod inwestowanie. Tak więc, jeżeli ktoś chciałby dołączyć do takich odpraw jak dzisiaj. Zapraszam każda osoba, która ma abonament w serwisie InfoInvestor w poniedziałek w panelu, tam gdzie publikowane są codzienne analizy pojawia się link do tej oto właśnie transmisji na YouTubie, którą teraz, którą teraz widzicie. Dobrze, co dalej? Zazwyczaj pojawia się analiza, wykres tygodnia. Dzisiaj jednak nie będzie ze względu na czas, który nam zajął. Ta analiza jest publikowana na YouTubie. Co robimy? Mamy spotkanie za tydzień, w poniedziałek mamy święto, <laughs> więc proponuję spotkanie albo w następny poniedziałek, albo czy mielibyśmy przerwę tygodniową, właściwie przerwę od, od spotkania do spotkania dwa tygodnie, albo spotkanie we wtorek. Napiszcie, kto chciałby mieć spotkanie w najbliższy wtorek. Zamiast spotkania w poniedziałek. Czyli wtedy o godzinie 10 spotykamy się we wtorek na odprawie traderów. Zapewne to dotyczy najbardziej osób, które mają już abonamenty w InfoInvestor.pl, ale zakładam, że osoby, które chciałyby mieć abonament, też będzie to dla nich ważne. Paweł, nie możesz żyć bez nas? <laughs> że we wtorek. No ale z Pawłem widzimy się na Mastermindzie jutro wieczorem o godzinie 19. Dobrze, dobrze, czyli wtorek. Tom też pisze we wtorek. Rafał też. Rafał też na Mastermindzie jest. <grywa> Czyli dasz radę wytrzymać bez nas, ale lepiej się spotkać. Dobrze, no to słuchajcie, yy, przenosimy spotkanie z dnia wolnego, czyli z poniedziałku świątecznego na wtorek na godzinę 10. I pojawią się linki wtedy oczywiście, załóżmy godzinkę, dwie, przed spotkaniem w waszych panelach do analiz. Tymczasem na dzisiaj kończymy. Dziękuję wam za udział, za nami półtorej godziny, czyli rekordowa odprawa, dużo pytań. No ale co? Myślę, że było fajnie. Napiszcie na czacie, jak to oceniacie: od 1 do 10. 1 to źle, 5 średnio, 10 bardzo dobrze. A ja powoli kończę odprawę, wypiszcie ocenę i widzimy się za tydzień z osobami, które chcą być z nami. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć. Wiele osób skupia się na ciężkiej pracy, zarabianiu pieniędzy i wydawaniu ich. Codzienność nie daje czasu na myślenie o przyszłości oraz pomnażaniu oszczędności. W konsekwencji tracisz najlepszy okres swojego życia, nie mając chwili dla dzieci i rodziny. Być może chciałbyś, aby w Twoim przypadku wyglądało to inaczej, bo chyba zgodzisz się ze stwierdzeniem, że tylko Ty jesteś w stanie zadbać o swoje pieniądze. Naucz się znajdować okazje inwestycyjne, kontrolować ryzyko, a w efekcie zarabiać kiedy chcesz, jak chcesz i skąd chcesz. Poczuj komfort zabezpieczenia finansowego, swobody decyzji i pewność, że nic Cię nie zaskoczy. Weź udział w programie Globalnego Systemu Inwestowania. Dowierz się, jak budować portfel złożony z różnego rodzaju inwestycji, poczynając od drobnych kwot, aż do dynamicznego zawierania transakcji na całym świecie, bez wychodzenia z domu. Globalny System Inwestowania to najbardziej kompleksowy program szkolący inwestorów i traderów. Jeśli poważnie myślisz o swojej przyszłości finansowej, zacznij od inwestycji w siebie. Wejdź na www.globalnysysteminwestowania.pl i dowiedz się więcej.